Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Strajle idzie pływać. Stefciu, idziesz z panią? Lejla się położyła na tym, na tutaj, na takim klepdzielniku, nie? Dobra, Stroje też skończyła basenowanie. Lejla jest. Lejla! Słuchajcie, zaczynamy kolejny dzień od śniadania. I od kawy, rzecz jasna. Słuchajcie, dołączył do nas Maniek. Nagraliśmy drugą część wywiadu na temat jego pobytu w więzieniu w Tajlandii, także zapraszam na nasze filmy, no poprzednie, archiwalne, ale tutaj to blisko, jest tam dwa filmy do tyłu, czy jeden nawet film do tyłu. Obejrzyjcie, tam jest pod spodem też linki do Mańka kanału. I co, my się później widzimy na live'ie, jeszcze dziś pewnie, a ja jadę do Muminków, bo wczoraj żeśmy się umówili na wizytę. Pozdrawiam. Słuchajcie, jedziemy do Muminków, do domu. Jesteśmy w niedzielę zaproszeni, więc paprykarz szczeciński dla nich jeden, chrzan jeden i od domowy wek żurek z kiełbasą. Pamiętajcie www.domowywek.pl, polskie wyroby garmażeryjne w puszkach, wekach na kod rabatowy raport 10. Dostaniecie 10% rabatu, tak więc zapraszam, domowy wek. Trochę się przy transporcie, przy syłce z Polski puszka wgniotła, ale to nie ma znaczenia. Woda, to znaczy pompa w basenie zamknięta. Wzywamy tuktuka, bo zabieramy Lejlę i Stefana. Także pojadą z nami. Tak, pojedziesz z panem? No dobra, pojedziesz. Pojedziesz. Tak, z panem pojedziesz. I ze Stefanem. No, to chodź, cię ubiorę w obroże. Jedziecie. Witam. Stroje w nowej stylówce. Jeszcze nagraliśmy shortsa przy basenie i jedziemy, czekamy na tuktuka. Te harpagany też jadą. Te muminy mieszkają. Take you.
A, jeszcze dowieźliśmy coś takiego, żeby nie było. Proszę zapisać, kto, kiedy, o których. Mamy też Daniela, a jak jest i Daniel, to jest Danielowa. Dzieci na nas czekały na głównym wjeździe. Ale jak mają krótko z krótkofalówkami, z lornetką, ale jak mają walkie-talkie, to jedna powinna stać właśnie na jednym wjeździe, a druga na drugim. To by było sensowne. Pan tam kombinujesz? Można na kuchnię? Wchodzę z kamerą. No ja kurde nalewam pieską wodę, bo mój syn nalał, ja wiem, jak dla chomików tam, nie wiem. A to psy wielkie, to jak lipną, to zaraz nie ma. Ale to. To przynajmniej nam miało co pić. Ale myślę, jeszcze przepuść tą miskę. O. No teraz piją. Nie, on został, chciał z tamtego. No pokaż technikę. Ja wam pokażę teraz technikę pijanego wojownika. Pijanego mistrza. Pijanego mistrza. Jak odkręcać whisky? Odkręcamy z góry. Przechylamy ciężar ciała na prawą stronę. Cofamy do góry łokieć. Pochylamy się i polewamy. Trzeba zabrać, bo tam 5-6 psów jest. Leila, chodź! Leila, Stefan! Leila dymi do tamtego psa. Leila, Stefan, chodź tu! Chodź! Udało się? Uciekł mi! Uciekł mi! Chodźcie do domu, do domu, do domu. Go home. A Stefan chciał, kurde, ludzika gonić. Już co jakiś czas wypuszczamy. Jak Wojciech Celowski chodzi na boso. Przez świat. Boso przez świat. Filipek, jak jest boso przez świat? Boso przez świat? Po angielsku. W sensie po angielsku boso jest gołe stopy. Więc... No tak, mam gołe stopy, no boso. Naked feet around the world. Naked feet around the world. Yes. Boso przez świat. But, you know, in Polish and English, some words are different, so I'm translating. Ty, klapek ci zginął. Tak, dzisiaj taka śmieszna sytuacja. No. Wychodzę z chaty, patrzę, chyba to był lewy, ten no. Lewy. Wy kurwa, gdzie jest klapek, nie? No, na początku myślałem, że mi jakieś dzieciaki, wiesz, no. Zapieprzyły, nie? Wyszłem raz, szukam, nie widzę. Poszedłem do domu taki wkurzony, nie? Trzeci raz, mówię, no pójdę jeszcze się przejdę. Tam gdzieś poszedłem, wiesz, szukam, patrzę, a klapek leży tutaj. No. Naprzeciwko. Trzy sąsiadów mi wyniosły. Klapka. Klapka. Na początku to... A propos, poczekaj, bo Marcin pisze teraz do mnie. Poczekaj, muszę skończyć. Dokończę, sekundę. Marcin do mnie pisze. Na początku myślałem, że albo pies, albo wielka stopa. No. Marcin do mnie pisze teraz. No już jakieś dymy z psami tam są. Bo znowu je daliśmy wolność za dużo. Wiecie, Kijów to kulturka. Tutaj mamy rybkę, tutaj mamy bułeczki, tutaj mamy paprykarz, który przyniósł, tutaj mamy bigosik. I będą jeszcze inne. Mama taka, aby dzisiaj... Przenosimy imprezę do mnie, na basen. Na basen. Yeah! Mama! Dobra, zawołaj Piotrka. Dobra, my już wracamy, a wuczy kije dojadą. Dobra, my wróciliśmy, robimy późniejsze jedzenie dla psów. I czekamy na muminkosów. Chyba już jadą, coś jedzie. Dobra, wuczyki je jadą do siebie. Mumiki jadą. Narka, trzymaj się. Ciao, ciao, ale mnie nie kręci. No to cię nakręcę. Okay. Tylko w bramę się zmieść. Ja wszedłem do środka, będę robił live'a. Byliśmy u wuczykijów, wuczykije później u nas, byliśmy na obiedzie.
z tego względu, że komary tną trochę na zewnątrz. Te już szaleją tutaj. Na wieczór parzę sobie herbatę puer. To jest coś takiego. Ona jest w takim bloku sprasowany, się odrywa. Zaraz będę robił live'a. Ja miałem robić live'a z Mańkiem, ale wcześniej byłem na jednej imprezie. Później tu się przenieśli, ja nie wiedziałem jak to się skończy. Wolałem Mańka odwołać. To jest po pierwsze. Po drugie to miało być jakby epilog czy dodatek do jego filmów. A te jego filmy jeszcze, ten drugi film dzisiejszy, nie poszedł jak trzeba. Jak pójdzie, jak widzowie obejrzą, no to później oczywiście wrócimy do tematu i gdzieś w tygodniu taki live z Mańkiem bym zrobił. Z pytań dodatkowych o tym pobycie jego w tajskim więzieniu. Słuchajcie, także kończymy ten odcinek. Dajcie suba, zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiamy. Cześć.